Cześć, tu Kaśka Śledziewska i Renata Włoch, badaczki z Dela współautorki autorki książki Gospodarka Cyfrowa. Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 stopni. Porozmawiajmy teraz o konsumpcji. Konsumpcji 4.0. No i znowu, jak generatywna sztuczna inteligencja, czyli rozwój innowacji cyfrowych, będzie wpływało na to, w jaki sposób firmy będą oddziaływać na swoich klientów, na nas, konsumentów. Czy to ułatwi profilowanie? Czy to ułatwi dalszą na przykład też śledzenie nas jeszcze efektywniejsze? W ogóle coś zmienię? Czyli mówisz o takim kapitalizmie nadzoru na jakim będzie generatywna sztuczna inteligencja. Ja myślę, że możemy się tego obawiać, ale powiem Ci, że jak patrzę na ten temat konsumpcja 4.0, to mnie bardziej... Jako kompulsywną czytelniczkę, ty wiesz, że czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce, nawet na opakowaniach. Mm. Interesuje to, jak duża część tych treści, które będę czytać w najbliższym czasie, to będą treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jak bardzo zmieni się ten model wytwarzania treści, nie tylko w marketingu. Teraz Hulu wyemitowało reklamę, która całkowicie została przygotowana przez generatywną sztuczną inteligencję przeciwko Hamasowi. Gdzie właśnie pokazuje się taki, na początku tej reklamy pokazuje się taki idealny świat, w którym jest pięknie, wszyscy żyją zdrowo, szczęśliwie i tak dalej. I następnie przeciwstawia się to tym, tym obrazom, którym jest wojna. Czy to już nie jest jakaś totalna manipulacja? No, myślę, że o tym więcej nam powiedzą nasi goście Wojciech Hardy i Filip Konopczyński. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Choińska, a to jest drugi odcinek podcastu Gospodarka 360 stopni, realizowany przez Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność gościć dzisiaj Filipa Konopczyńskiego oraz doktora Wojciecha Hardego. Cześć. Cześć, dzień dobry. A może. Kilka słów jeszcze o moich kościach. Filip jest prawnikiem, kulturoznawcą, analitykiem oraz, oraz współzałożycielem Fundacji Kaleckiego. Specjalizuje się w regulacjach dotyczących nowych technologii. Jest zdecydowanie ekspertem w sprawie nowego aktu sztucznej inteligencji, gdyż śledził sagę wokół tego aktu, dziejącą się przez ostatni rok, a może nawet i dłużej. Dalej, I dalej śledzę go. I dalej śledzisz, właśnie. Dalej jest to śledzić zdecydowanie. Natomiast Wojciech Hardy jest doktorem ekonomii, adiunktem w Katedrze Transformacji Technologicznej. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także jest analitykiem w wspomnianym już przeze mnie Delabie. Również zajmuje się badaniami nad sektorem kreatywnym oraz w dziedzinie cyfrowej rozrywki. Cześć, Wojtek. Cześć, dzięki. Miło mi Was tutaj gościć. Porozmawiamy dzisiaj o konsumpcji, a Konkretnie o konsumpcji treści przez nas, użytkowników e, przestrzeni cyfrowej albo po prostu internetu, gdyż tych treści pojawia się coraz, coraz więcej, można powiedzieć, że nawet zalewają nas zewsząd, a jeszcze dodatkowo są profilowane, czyli dostosowywane do nas. W związku z tym zmienia się również styl konsumpcji treści na przestrzeni lat. Ale o tym za chwilę. Skupmy się na sekundę na tym profilowaniu. Filip, mógłbyś mi powiedzieć, czemu w ogóle to profilowanie jest stosowane i jakie zagrożenia się z tym wiążą? No więc jeżeli myślimy o powodach, dla których duże firmy międzynarodowe platformy cyfrowe używają profilowania, to dla mnie takim dobrą, dla mnie taką dobrą ilustracją jest to przejście pomiędzy reklamami, które były w gazetach, a reklamami, które są w internecie. Jeżeli kiedyś chcieliśmy byliśmy firmą, czy, czy, czy chcieliśmy sprzedać jakiś produkt i chcieliśmy dotrzeć do konkretnej grupy, Potencjalnych klientów, to musieliśmy udać się do takiej agencji reklamowej, która współpracuje z gazetą, albo po prostu do danego tytułu, który pasował pod profil naszego klienta. I my domyślaliśmy się, kto może na przykład kupować nie wiem, drogie zegarki albo drogie samochody, i szliśmy do takiego tytułu. No i w ten sposób wykupowaliśmy na przykład zdjęcie, szpaltę, jakąś reklamę, która była pomiędzy różnymi treściami. I do tego tytułu, do tego tytułu medialnego. Jakby przychodzili tak, metaforycznie różni czytelnicy, zainteresowani różnymi tematami, no i redakcja to wszystko składała, tworzyła treści, które przyciągały uwagę, no a potem prezentowała obok reklamy. Internet pozwolił na to, żeby skrócić ten proces i dotrzeć bezpośrednio dzięki zaawansowanej analityce, dzięki temu, że. Infrastruktura internetu sprawia, że zostawiamy różnego rodzaju ślady. Tak? Co oglądaliśmy, co powiedzieliśmy, coraz częściej nawet takie rzeczy, które, które, które jakby nie są publiczne, tak? prywatne wiadomości. I na tej podstawie za pomocą no, zaawansowanej statystyki i także teraz coraz częściej sztucznej inteligencji, autonomicznych algorytmów, prezentowane są treści dokładnie do danej grupy. Co sprawia z punktu widzenia marketingowego, że możemy dotrzeć dokładnie do wąskiej grupy osób, która jest bardziej zainteresowana i to jest jakby z punktu widzenia firmy oczywiście pozytywne, no ale po drodze ucięto całą drogę, która prowadziła do tego efektu, na czym cierpią między innymi media, dziennikarze, bo jeżeli okaże się, że nasi czytelnicy wolą oglądać proste, żartobliwe filmiki na platformie, na platformie która umożliwia streaming, no to w tym samym czasie nie będą czytali dużej gazety, albo raczej firma jest bardziej zainteresowana tym, więc to jest, to jest ten powód ekonomiczny, taki mhm. biznesowy, a nie związany ze zmianą technologiczną. Z punktu widzenia prawnego to zupełnie zmienia sytuację, ponieważ ten moment, w którym my e, rezygnowaliśmy z prywatności, w momencie kupna gazety, to był nasz moment między sprzedawcą czy sprzedawczynią w kiosku albo w, na stacji benzynowej e, i zabraniem tej gazety do domu mhm. w internecie. Właśnie ze względu na tę infrastrukturę, zostawiamy masę śladów, ciasteczek i innych informacji i to jest problem, ponieważ te dane mogą być użyte przez różnych różne podmioty, różnych aktorów. Wiemy, że można nabywać duże zestawy danych dotyczące no, milionów, miliardów osób, praktycznie przez Internet w czasie rzeczywistym. No i. I tutaj przychodzę do tego obszaru, w którym, w, którym, w którym się bardziej szczegółowo zajmuję, i tutaj wkracza sztuczna inteligencja, czyli właśnie algorytmy, które są w stanie same w pewnym sensie wnioskować na podstawie dostarczonych danych, no i zrekonstruowanie na podstawie kilku danych. Kim jest dana osoba, jest bardzo proste. I możemy to albo zaakceptować i uznać, że każdy ma prawo na podstawie tego, co robimy w internecie, wiedzieć, gdzie robimy, gdzie pracujemy, co w danym momencie robimy, jakich mamy bliskich, jakie mamy poglądy, także te nieujawnione publicznie, jakie mamy na przykład słabości, problemy zdrowotne, psychiczne. I możemy albo to zaakceptować i powiedzieć, no. Takie jest życie, nie mam nic do ukrycia, wszystko będzie dobrze. Na pewno żadna władza nigdy, ani, ani żadna firma nie będzie chciała na przykład przez to sprzedać na droższego ubezpieczenia. Na pewno Albo musimy postawić pewne, pewne, pewne granice. No i na przykład Unia Europejska właśnie ze względu na tę refleksję w 2016 roku przyjęła, a potem, to, potem to weszło w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. I to jest taki przykład mhm. prawa, które no, próbuje nadążyć za technologią, aby zagwarantować pewne zasady, które wydawały się oczywiste. Ale technologia zmieniła podstawy, na podstawie których można było oczekiwać, że one będą oczywiste. No więc, więc, więc profilowanie to jest takie narzędzie do tego, żeby bardziej profilować produkt lub komunikację mm. do konkretnych osób. No a, i obok korzyści mm. ma bardzo duże zagrożenia związane właśnie z prywatnością, z wolnością wypowiedzi. Co innego powiemy, jeżeli wiemy, że wszyscy nas słuchają, a co innego mówiłem w tym studio przed wejściem na, na, na fonie. Tak, a jakbyś jeszcze mógł właśnie rozwinąć tą kwestię tych zagrożeń. Jakie konkretnie mogli Chcielibyśmy tutaj wyróżnić zagrożenia. Znaczy z różnych perspektyw możemy na to patrzeć. No, jedno zagrożenie, o którym tak myślę częściej się do tej pory rozmawiało, to jest właśnie inwigilacja. Mm. Czy przez prywatne firmy, czy przez rządy. Znamy takie sprawy jak na przykład Cambridge Analytica, która no, de facto była zastosowaniem pewnych marketingowych, komercyjnych technik w obszarze politycznym. Mówi się, że to się przyczyniło do no, jakichś tam manipulacji, zmiany postaw wyborców w Stanach, o, o, o dużych, dużych skutkach, więc mamy tutaj prywatność. Oczywiście to zagrożenie jest jeszcze większe w krajach autorytarnych, totalitarnych. Znamy przykłady aktywistów, polityków, ale także mniejszości, różnego rodzaju mniejszości etnicznych, seksualnych w wielu krajach, które, które są na tej podstawie profilowane, albo jest to jeden z obszarów, w którym są prześladowane, no, ale są także inne skutki i o nich wiemy coraz więcej, ale widzimy, że są poważne. I mam na myśli tutaj wpływ między innymi tych właśnie algorytmów coraz bardziej dostrajających się do nas na, tak mówiąc szeroko, zdrowie psychiczne, na to w jaki sposób przejawia się aktywność naszego mózgu, Jakie mamy postawy wobec ważnych spraw, jak czujemy się sami ze sobą. I tutaj, mhm. oczywiście, media społecznościowe są tym miejscem, są tym ekranem, w którym, w którym my pozwalamy na ten wpływ, ale wiemy też, i to nie jest żadna tajemnica, że ci, którzy tworzą te algorytmy, na przykład, właśnie krótkie filmiki, które się dostrajają, te algorytmy, które rozpoznają, jaki typ filmu widzimy i obserwują nam go coraz więcej, że to się po prostu są to techniki, które są bardzo analogiczne do uzależnienia, i ci twórcy wiedzą o tym. No, ale właśnie po to, żeby przynieść jak najwięcej zysku, mhm. czy akcjonariuszom, czy szefostwu, yy, idą w to, no, ponieważ jest to zasób, nasza uwaga jest zasobem, który można eksploatować. I, i tutaj bym wskazał takie dwa największe, dwa największe zagrożenia, ale oczywiście ich jest więcej, no bo wspomniałem o mediach, wspomniałem o dziennikarstwie. Obecnie mamy duży problem i to nie tylko w Polsce, na zachodzie, aby, aby mieć taki zdrowy system wynagradzania pracy twórców, no bo właśnie firmy pomijają yy, po co czytać długi reportaż z drugiego końca świata, skoro właśnie można mieć komika albo jakieś śmieszne zwierzątko, które, które sprawi, że dotrzemy do tych samych ludzi? Oczywiście. Okej, okay, to już wiemy jak działa profilowanie i w zasadzie czemu jest stosowane, no i mniej więcej jakie zagrożenia się z nim wiążą. To wróćmy do tej konsumpcji treści, o której wspomniałam na początku. Mógłbyś nam powiedzieć, jak zmienił się ten styl konsumpcji treści na przestrzeni ostatnich lat, no i jaki wpływ ma na to tak naprawdę rozwój technologii i sztucznej inteligencji, o której również wspomniałeś? No tutaj mamy coraz więcej danych, i tutaj myślę, że mój rozmówca doskonale o tym też opowie. Natomiast mówiąc bardzo krótko, to życie jest coraz szybsze i informacja krąży w sieci. Coraz szybciej, co ze względu na to, że duże firmy, ale także twórcy są po prostu zainteresowani tym, żeby, żeby docierać do jak największej grupy osób, de facto prowadzi do skrócenia tego czasu uwagi, który poświęcamy na treści. Jeżeli spojrzymy na filmy, na przykład dzisiejsze, tutaj moim ulubionym przykładem jest zdobywca Oscara zeszłego roku, to się chyba nazywało Wszystko naraz, jednocześnie, everything, everywhere, all Wszystko at once. Wszystko wszędzie naraz. Wszystko tak, wszędzie naraz, dziękuję tak. Dziękuję bardzo. Tytuł był za długi, żebym go zapamiętać. No to i porównamy to z Blanką na przykład. No to wyraźnie widzimy, że ten język wypowiedzi filmowej się zmienił. I to jest między innymi efekt tego, tej zmiany technologicznej związanej z, no, z jednej strony rozwojem smartfonów, tych personalnych mm -hmm. technologii, które są... Zastępują gazetę, zastępują telewizję, zastępują radio, i tak dalej. Czy raczej mają te wszystkie funkcje, ale tworzą jakiś nowy format. No a z drugiej strony coraz szybszego internetu. Tak? To także jest niezwykle istotne. Rozwój sieci 5G, zaraz 6G sprawił, że w połączeniu z coraz popularniejszymi, tańszymi, bardziej dostępnymi smartfonami, oglądamy coraz więcej treści. I to też widać na, na przestrzeni rozwoju mediów społecznościowych. Początkowo algorytm, który nam wyświetlał treści, nie był aż tak istotny. Jak mówimy o jakichś portalach, typu Nasza Klasa, Grono czy pierwszy Facebook, ta logika serwowania treści to było no, przede wszystkim logika chronologii, tak, kto coś zrobił wcześniej, mhm. to wcześniej to nam zostało wyświetlone. No a z drugiej strony były to treści na podstawie tego, co my zadeklarowaliśmy, że lubimy czyli to taki przysłowiowy like że o, fajny, fajne medium, mają profil chcę ich śledzić. No to się bardzo zmieniło i tutaj takim game changerem w ostatnich latach był TikTok i ja też śledziłem tę dyskusję wokół TikToka z różnych stron był on krytykowany już nie chcę w to wchodzić. Natomiast ta krytyka de facto się skończyła w momencie kiedy wszystkie inne duże media społecznościowe Zastosowały bardzo podobne mechanizmy serwowania treści, tak? Czyli mamy te shorty, mamy postawienie na rozwój wideo, mamy wprowadzenie filtrów, które nas zmieniają w czasie rzeczywistym, no i to, to ma swoje efekty, tak? Widać to tutaj oczywiście problem jest złożony, i jeżeli się w ogóle mówi o kwestii badań psychologicznych. W zdrowiu psychicznym, to, to, to łatwo się pomylić, więc, więc proszę mnie tutaj nie pociągać do odpowiedzialności. Natomiast jeżeli chodzi o no to, jak o wpływ smartfonów przede wszystkim i niektórych mediów społecznościowych, właśnie tych szybkich, właśnie tych opartych na mhm. materiałach wideo, dostrajających się do odbiorcy. Tak? Skoro lubisz pieczenie ciasta, to przez najbliższe trzy miesiące będziesz dostawał, albo dostawał tyle ciasta, że, 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 że to się nie pomieści. I to, to teraz jeszcze to ciasto jest syntetyczne, ono jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ono się nigdy nie skończy. I tego nie było wcześniej, tak? Można było dotrzeć do tego no przysłowiowego chyba, że tego trochę jednak zmienisz internetu. ten swój profil, tak? To też jest w teorii możliwe. No bo jednak zaczną cię interesować jakieś inne treści, na przykład teraz pieski I albo kotki. I właśnie wydaje mi się, tutaj stąpamy po grząskim gruncie, ponieważ nie zna, te algorytmy nie są przejrzyste. Bardzo często nie są przejrzyste. No właśnie. To się zmieni no dzięki, właśnie. częściowo, przynajmniej dzięki Podobno Unii Podobno algorytm TikToka jest ściśle strzeżony, tak? Nikt nie, nie wie, jak ta tajna jak jak receptura Coca-Coli, no przecież no właśnie, jest no zrozumiałe jest. z punktu widzenia biznesu. A jednocześnie musimy coś wiedzieć. Bo, bo są, mamy do czynienia z dużymi, z dużymi procesami y, społecznymi. Tak więc ten spadek średniej uwagi, moim zdaniem, to jest bezpieczna teza. Widać to y, mm -hmm. jako jeden ze skutków. Młodzi ludzie ciężej się koncentrują, tak? Mniej osób czyta bardzo długie książki, na mm -hmm. przykład, albo pełnią one inne funkcje, mimo że konsumpcja informacji rośnie. Czyli czytamy więcej, odbieramy więcej informacji, nie możemy się skupić. I to jest jeden proces, być może jest to proces cywilizacyjny, no ale obok tego obserwujemy także no, takie obiektywnie negatywne skutki. Pogorszenie zdrowia psychicznego, szczególnie wśród młodych ludzi. Tutaj takim wiodącym badaczem jest profesor Jonathan Haidt z, z, ze Stanów Zjednoczonych, mhm. który, który, który w ogóle opowiada się za tym, żeby pewne media społecznościowe, te właśnie wizualne, szybkie, były dopiero od 16 roku życia. Więc idzie jeszcze dalej niż... niż Czyli niż, nie od trzynastego, tak jak, jak Facebook na przykład. Szczególnie i tutaj, tutaj, tutaj to jest oczywiście też może kontrowersyjna teza, ale on widzi zasadniczą też istotną statystycznie różnicę między tym, jak to powołana chłopców i dziewczęta w tym wieku. Gdzie mhm. niestety na dziewczęta wpływa to bardziej negatywnie. To, o, to, to jest pytanie, dlaczego, ale, 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 ale są takie dane, on nie przytacza w, w swojej ostatniej książce. No więc ta dyskusja trwa. Na pewno Unia Europejska ją śledzi. Społeczeństwo obywatelskie, organizacje takie jak mhm. Panoptyk, tutaj Katarzyna Szymielewicz, jest Dorota Głowacka, to są fantastyczne osoby, które właśnie zajmują się między innymi tym problemem od strony regulacyjnym, tak? Od strony. Tego, jak będzie wdrażane aktu o usługach cyfrowych w Polsce, więc walka trwa, tylko no, problem jest taki, że jednocześnie chcemy rozwiązywać powstające problemy. A powstają coraz to nowsze. A, 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 a cały czas ta technologia się zmienia, i, i też nie mamy, znaczy mamy coraz więcej tych badań, natomiast no nie mamy takich studiów 10-20-letnich, gdziebyśmy mieli dwie grupy, jedna korzysta z takich mediów, a inna nie, a inna ma zupełnie inny feed, tak zwany. Więc, no nie, no więc przy to tym postępie technologicznym to się nie Niestety nie, nie możemy możliwe. sobie pozwolić właśnie na taki luksus, chociaż pewnie tak byłoby. Ten, wtedy decyzje byłyby bardziej oparte na tak. naszej wiedzy. Tak, ale to co powiedziałeś właśnie prowadzi nas do kolejnego wątku, jakim jest generatywna sztuczna inteligencja, czyli taki nowy twór w cudzysłowie, który pojawił się dosyć niedawno i teraz jest no, bardzo szybko rozwijany przez bardzo wiele firm technologicznych. Zaczęło się wszystko od czata GPT, niby niedawno, ale jednak to było w listopadzie 2022 roku, więc przez te no, niecałe półtora roku obserwujemy wzmożone zainteresowanie sztuczną inteligencją, dlatego że w zasadzie wyszła ona gdzieś tam do... Mainstreamu, można powiedzieć, tak? Korzystamy z tego wszyscy, my, użytkownicy, po prostu z chatbotów, które są łatwe w obsłudze, tak? No bo nie wymagają jakiejś znajomości kodu, na przykład. Więc mamy nowy twór, generatywną sztuczną inteligencję, czyli pojawia nam się nowa przestrzeń. I teraz, jak ta przestrzeń jest zagospodarowana? Czy mamy jakąś walkę pomiędzy przedsiębiorstwami technologicznymi? Jak to wygląda? Mamy wszędzie, gdzie patrzę, tam widzę walkę. Mamy jak słuchałem części wystąpień i, i przeglądałem agendę forum ekonomicznego w Davos, to rzeczywiście AI jest takim wiodącym tematem light tego roku. Obok tego jest bardzo dużo generatywnej sztucznej inteligencji z różnych perspektyw, od szans dla biznesu przez zagrożenia gospodarcze, dla demokracji, dla nas jako obywateli, więc temat jest bardzo bieżący. Nie sposób powiedzieć tak w dużej skali, co się dzieje. Natomiast już widać pewne trendy. Na pewno widać taki trend, że to jest bardzo droga zabawa stworzenie takich zaawansowanych, dużych modeli językowych. To kosztuje setki milionów, miliardy dolarów. I jest też bardzo drogie w obsłudze, bo to zużywa bardzo dużo energii, więc stać na to tylko najbogatszych. To było widać także, no to widać jak w soczewce w historii OpenAI, które powstała, jaki trochę alternatywny, nie dla zysku. No tak, właśnie, nie dla zysku. No i po kilku latach, po pierwszym sukcesie, a w zasadzie nawet jeszcze wcześniej, okazało się, że bez dużych inwestorów, czyli Microsoftu, to się raczej nie uda. Ta ostatnia, ten ostatni jest związany z samym Altmanem, który odszedł, potem wrócił. No także pokazał, że to jest hmm. zabawa znaczy dla Znaczy że zamożnych. został w zasadzie wyrzucony w pewnym znaczeniu. Chwilę, Miał no, być wyrzucony, no, tak. tak. Na chwilę, e, dokładnie. I potem wrócił oczywiście z zapleczem kapitałowym Microsoftu, cały na biało i utwierdził tak, niczym Aragorn. Wreszcie nie wrócił jako król. I, e, Tylko trochę w... szybciej. Tylko szybciej, tak. I Mniej, mniej chyba ofiar było na, na szczęście. Natomiast no, dzieje się bardzo dużo. Mark Zuckerberg niedawno ogłosił, że oni także tworzą potężne modele. Przecież w Facebook wiceszefa Meta jest Jan Lekun, absolutnie wybitny. Programista, znaczy nie programista, naukowiec mm -hmm. zajmujący się sztuczną inteligencją od strony właśnie informatycznej. Następnie no, ich model to chyba jest Lama, tak? No, tak, teraz ma być Lama 3, który, o, lama który 3. będzie mocniejszy. Wiemy to przecież, też. że Google też ogłosił jeszcze przed świętami rozwijanie takiego potężnego modelu Gemini, który, który no nie będzie tym samym, co bardzo wcześniej ogłoszony. Warto mm -hmm. wspomnieć, że cała ta rewolucja generatywnej AI wzięła się od właśnie papera tworzonego przez naukowców Google'a. I tutaj Google chciałbym pochwalić, no bo on był dostępny w, w otwartym dostępie. No, te czasy chyba minęły, kiedy duże firmy publikują tak, że tak, 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 tak otwarcie swoje badania. Okay. Więc ścigają się firmy, przede wszystkim amerykańskie, ale we Francji także jest Mistral AI, Niemcy także mają taką nadzieję na narodowego czempiona. Oczywiście nie do końca wiemy, ale widzimy, jak potężny jest potencjał. Widzimy to w statystykach, w danych, potencjał Chin. Myślę, że inne kraje także nie odpuszczą tej, tej, tej walki, zarówno na poziomie prywatnym, jak i, hmm. jak i takim międzynarodowym. Wiemy, że państwa już strategia obronna USA jest dostosowywana do rozwoju AI, i także się mówi o tej generatywnej sztucznej inteligencji w kontekście na przykład sektora bezpieczeństwa. To jest potencjalnie bardzo dobre narzędzie, dobre, zależy dla kogo, ale do, do, do profilowania, inwigilacji obywateli. Zbierania różnego rodzaju informacji i przetwarzania ich w czasie rzeczywistym. Więc to jest, to jest kolejny obszar walki. Inny obszar walki, to jest oczywiście to, jak to coś uregulować, jak, jak duże modele językowe, czy tak general purpose AI, ta sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia, jak nazywa to akto sztucznej inteligencji jakim normom to powinno podlegać, w których miejscach należy pozwolić na więcej swobody, a w których powinien wkroczyć regulator. No i jesteśmy, na szczęście już wykonaliśmy pierwsze kroki. Unia Europejska wiedzie cały czas prym, natomiast to nie jest tak, że ta, nawet ta walka o jest skończona. USA także nie, zasypują, nie, nie zasypiają, nie zasypują gruszek w popiele. chciałem użyć takiego aforyzmu. Mm -hmm. I, i, I Joe Biden w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku ogłosił Executive Action on AI, gdzie także no, zapowiada pewne kroki takie polityczno-prawne, ale także. No, finansowe, więc, więc jesteśmy w oku cyklonu. Wszyscy mówią o generatywnej sztucznej inteligencji. No i te funkcjonalności oh. też rosną w czasie rzeczywistym, tak? Tutaj wracając do tego obszaru, no właśnie co się dzieje z naszą uwagą, jak to wpływa na konsumpcję mm. treści. No to wczoraj znowu widziałem, jak to się chyba nazywa, jak chciałem powiedzieć Gen Z, a to się nie nazywa Gen Z, ale bardzo podobnie. Jest to aplikacja, która już na podstawie zdjęć w prosty sposób, tak mm. trochę jak w Photoshopie, pozwala animować obrazy. Na animować razie obrazy. animować, takim ruchem pędzelka, tak i to samo, więc czyli widzimy już takie gify? Animacje, animacje, filmy, filmy A, czyli coś więcej niż. i jeszcze gif. dodamy do tego fotorealizm, który też następuje. Widziałem inną reklamę jakiegoś dezodorantu, gdzie, gdzie już była wykorzystana właśnie, właśnie tego typu technologia. Jeszcze nie jest to idealne, ale jestem mm -hmm. przekonany, że w ciągu roku, dwóch yy, będzie można no, tworzyć wiarygodne takie no, deepfake'i, tak, yy, albo coś co, co, co ma, ma, ma cechy deepfaków. No więc co to oznacza? To, no, to między innymi oznacza, że ludzie będą pełnili inną rolę w procesie twórczym treści, będzie można skalować, robić absolutnie masowy i w pewnym sensie... Zautomatyzowany proces kreacji treści, więc będzie można stworzyć 100 razy więcej treści, niż robilibyśmy to wcześniej. A potem patrzeć, która dociera mm. do ludzi, która najlepiej działa, to na podstawie analityki my wysyłamy sygnały, co oglądamy, dostajemy sygnał zwrotny od, od tego właśnie programu, dostajemy jakiś filmik, my na to reagujemy i ten proces dostrajania. My dostrajamy maszynę, maszyna dostraja nas, mm. ostatecznie po to, żeby stworzyć produkt, przed którym się nie będziemy mogli oprzeć. I najbardziej jest profilowany. I, I teraz problem jest taki, że jak do tego dodamy generatywną sztuczną inteligencję, to ten proces się nie skończy, bo on mhm. w czasie rzeczywistym, albo niedługo wolniej, będzie generował kolejne treści. No więc to jest wielkie wyzwanie. Już nawet nie mówię o tym, czy te treści są legalne, nielegalne, czy, czy one są szkodliwe, czy nie, tylko po prostu będziemy musieli mieć inną postawę wobec treści. Trochę tak, jak, jak wraz z wynalezieniem druku, światowi intelektualiści musieli pogodzić się z tym, że no już nie można przeczytać wszystkiego. Że, że, no tak. że ten taki człowiek właśnie renesansu w oświeceniu, już praktycznie w oświeceniu to nie było możliwe, no bo tej Treści, wiedzy było zbyt dużo. No i teraz jesteśmy na kolejnym etapie, bo nawet jeżeli mamy bardzo wąskie hobby, bardzo wąski obszar, to dalej ta, nigdy, nie skończymy, nigdy nie skończymy konsumpcji tych treści. No i nie to bardzo. jak to wpłynie na losy świata? Chętnie spotkam się ze 100 lat i, i możemy o tym porozmawiać. Czy nauka Natomiast pozwoli na to, żebyśmy tyle przeżyli? Ewidentnie nie należy tylko i wyłącznie podchodzić do tego entuzjastycznie i no szereg podstawowych praw, wartości naszego zdrowia, komfortu, i jest potencjalnie zagrożony. Wróćmy jeszcze na chwilę do, do tego tematu konkurencji na rynku generatywnej sztucznej inteligencji, gdyż powiedziałeś o kilku z narzędzi, również padł Google, ale Google jest oczywiście prowodyrem, jeżeli chodzi o wyszukiwarki internetowe. A jak wiemy, ostatnio użytkownicy niestety, niestety, niestety zaczęli traktować generatywną sztuczną inteligencję, chatboty Trochę jak wyszukiwarki internetowe, co oczywiście no, jest w pewnym sensie błędne, tak, gdyż czaty mogą po prostu halucynować i nam te błędne treści prezentować, ale w związku z tym, czy jest to zagrożenie dla samego Google i jego wyszukiwarki internetowej? W zeszłym roku mogło się tak wydawać i były takie sygnały wysyłane i ze strony Google, szefostwa Google, tak zwany red alert, który się pojawił jakoś drugiego, trzeciego roku, rzekomo wysłany w korespondencji pracowników, to wyciekło do prasy, no, że mhm. szef alfabetu zwraca uwagę, że jeżeli teraz nie zrobimy skoku technologicznego do przodu, to, to nasza podstawa działania, no, czyli de facto Google działający po prostu jako największa agencja reklamowa na świecie, czy pośrednik. W serwowaniu reklam, że to, że to może być zagrożone. Takie sygnały wysyłało także, tak trochę prowokacyjnie. Byłem tego świadkiem. Microsoft jako firma było takie, było takie poczucie, że my teraz. To jest to, co sprawi, że Bing stanie się dużo popularniejszą wyszukiwarką i może nawet w jakiejś perspektywie zagrozi Google'owi. Na razie ze statystyk nie widać, żeby to miało nastąpić. Znaczy dalej ludzie chcąc czegoś wyszukać, raczej korzystają z Google'a niż z innych wyszukiwarek. Bing, mimo tego, że Microsoft tak bardzo aktywnie rozwija ten pakiet funkcjonalności, nie wzrósł na popularności tak, żeby to można było mówić o, o czymś innym niż hegemonii jednego gracza w skali globalnej. Oczywiście w Chinach, w Rosji, jest, w Iranie jest pewnie trochę inaczej. Natomiast wydaje mi się, że to jest cenne rozpoznanie, bo faktycznie jest tak, że ludzie nie tylko ludzie korzystają z tych chatbotów podobnie jakby korzystali z wyszukiwarek. Tutaj skala jest mniejsza, ale jednak tranzycja technologiczna, ta zmiana trwa. No, ale także musimy pamiętać, że, że tak powiem, na rynek wchodzą nowe pokolenia. Ci ludzie, te osoby mają nowe doświadczenia. Nie, 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 nie tylko nie pamiętają, jak to jest zaglądać do encyklopedii, po co to w ogóle stoi ubarci w. Zagraca przestrzeń. W, tak, zagraca przestrzeń co to jest? wydrukowany internet bez komentarzy, i, ale też nie będą pamiętać, nie, nie wiedzą co to jest telewizja na przykład taka stacjonarna, ale też być może i to jest bardzo prawdopodobne, będą wchodzić w takie interakcje i są już w, w, w różnych obszarach. I to dotyczy zarówno takich osobistych rozmów, spraw personalnych, jak i planowania wakacji, jak i współpracy w wykonywaniu jakichś zadań. Myślę, że także to się przeniesie na rynek pracy, więc ten czat bo staje się takim towarzyszem, Takim asystentem, asystentem mm -hmm. a trochę oknem na świat, to jest taki asystent, mm -hmm. który dopuszcza no do tak. nas informacje. Tak. I fajnie pewnie tak byłoby przedstawić taki czarno-biały obraz, że te wyszukiwarki, to te treści tam były super, a teraz te chatboty to na tylko halucynują, no ale umówmy się, nie tylko. No, wyszukiwarki internetowe też potrafią nam celować treści manipulacyjne albo, albo po prostu reklamowe. Te sponsorowane. Te sponsorowane hmm. albo takie, które są efektem jakiejś psychomanipulacji, czy to reklamy, w sensie, czy to dotyczy sektora polityki, jakichś spraw obyczajowych, czy produktów normalnie konsumpcji i taki, takiej. Kupowania rzeczy, to, to w zasadzie tutaj jest bez znaczenia. No i tutaj bym raczej spekulował, że ten trend będzie się nasilał, także z tego powodu, że te niestety, tutaj z ubolewaniem to mówię, ale że personalizujemy te technologie. To znaczy, włosy mi stają na głowie za każdym razem, kiedy, kiedy pada takie no, porównanie na przykład sztucznej inteligencji do człowieka, albo mówimy o tym w takim personalny sposób. Oczywiście to jest fajne, jeżeli myślimy o science fiction czy jakiejś mhm. spekulatywnej filozofii, natomiast no, pamiętajmy, Mówimy o pewnych maszynkach analitycznych, pewnych programach, narzędziach, po które dzięki właśnie wzrostowi mocy obliczeniowej, geniuszowi wielu wielu programistów i naukowców i wielu, wielu innym czynnikom mogą nas oszukać. Tak? Mhm. Nawet na tej zasadzie, że nawet jeżeli wiemy, że po drugiej stronie jest po prostu zestaw algorytmów, ale ma to twarz przyjazną, albo, albo już za chwilę będzie przypominała naszych bliskich i będzie mówiła głosem naszych bliskich. I mówiło to, co by nam być może powiedzieli nasi bliscy, bo się nauczy na przykład na historii naszej konwersacji wszystkich tak. z, 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 z nieżyjącą babcią albo dziadkiem. No to nie mamy takich narzędzi jako ludzie. Tak? Nasz algorytm białkowy nie jest przygotowany na to, żeby, żeby jednocześnie widzieć człowieka, słyszeć człowieka i traktować to jako no de facto zbiór zer i jedynek. Więc, mhm. więc, to, więc to będzie miało skutki. No i też daje wielkie przestrzenie do manipulacji, do sprawy, że edukacja jest bardzo ważna regulacja. I to prędzej czy później będzie musiało także wpłynąć na zmianę zachowania firm. Dziękuję. Jeszcze mogę taką anegdotkę wtrącić, bo wydaje mi się, że to nawet sobie nie potrzeba aż tak dużo i przyjaznej twarzy, żeby już człowieka zmylić. Byłem <laughs> ostatnio w Tallinie, w Estonii. Tam małe takie robociki małe jeżdżące, co wyglądają tak Jak to takie... tak, 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 pudełko na kółkę? Problem w tym, że tam było minus 8 stopni i strasznie dużo śniegu. I te robociki po prostu nie miały szans żadnych, żadnych w tych zaspach, ale Raz minęliśmy jakąś panią z dzieckiem, która próbowała pomóc temu robocikowi, raz my się zlitowaliśmy i go przenieśliśmy na Ojej. ścieżkę, bo tak jakoś żal nam go było, ale to nie dlatego, że komuś tam wystygała pizza właśnie w środku i myśleliśmy, że jak ten człowiek biedny czeka na tę pizzę, tylko że ten biedny robocik utknął w zaspie. No, ale to było pudełko na kółkach no, w zasadzie. Więc Przypominające tak naprawdę jakieś takie żywe stworzone. No, to tak. był eksperyment Prawda? społeczny na test <noise> tak. psychopaty. Tak, tak. Czy pomożesz, były, czy nie pomożesz? Byliśmy nagrywani. Tak, ale może wróćmy do tematu treści generowanych przez e, generatywną sztuczną inteligencję. Już powiedzieliśmy tutaj trochę o tekście, też wspomniałeś Filip o animacjach. Ale Wojtek, może powiesz nam. Jakie są aktualnie możliwości generatywnej sztucznej inteligencji i jakie może będą w przyszłości, i jakie to może mieć implikacje na przykład na sektor kreatywny, którym się zajmujesz na co dzień? Dzięki za pytanie. Ja tak chciałem jeszcze nawiązać może trochę padało uwag o, uwag, o uwadze mhm. i ekonomii uwagi. To jest skądinąd temat biblijski, bo mamy nawet projekt stricte temu poświęcony i temu, jak to wygląda w sektorze cyfrowej rozrywki. Jak zaczęliśmy się tym zajmować, to co mnie zaskoczyło, to w zasadzie ta koncepcja już została jakoś nakreślona 50 lat temu przez tak. Herberta późniejszego noblistę, który jakby już zauważył, że jakiś natłok informacji, no to kończy się ten zasób uwagi, i to może mieć szereg implikacji, typu właśnie, że no. Trochę mniej racjonalne decyzje chociażby podejmujemy, bo trochę idziemy na skróty tak naprawdę. Jesteśmy bardziej skłonni przyjąć to, co ktoś nam podaje, niż to, co byśmy sobie sami znaleźli, gdybyśmy mieli więcej czasu. No jak pomyślimy, że to było 50 lat temu, to 70 chyba pierwszy rok, a teraz w ciągu samych ostatnich 20 lat się tyle wydarzyło, tak? Internet, który bardzo szybko się rozpędził, technologie mobilne, wszyscy mamy urządzenie do konsumpcji, które jest z nami 24 na dobę, więc te zmiany są ogromne. I to samo w sektorze kreatywnym, to znaczy już w ciągu 20 lat po prostu było, był szereg trzęsień ziemi. No i w zasadzie wydaje się, że to jest kolejne, które nie, nie wiem trochę, od której strony to ugryźć na początek, czy porównać z tymi zmianami wcześniejszymi, czy. Możemy wyjść od tych zmian wcześniejszych faktycznie i dojdziemy do tego, jakie aktualnie są możliwości. Że przy pierwszym ognisku. <laughs> tak. Wszystko zaczęło się od malowideł, tak, w, w jaskiniach. Nie, jak pomyślimy sobie o tym, co się działo w ciągu ostatnich 20 lat, no to nie, nie można powiedzieć, że nie było dużych zmian technologicznych, one oczywiście były, tylko że ich skutki były takie głównie, że runęło ileś barier, jak pomyślimy sobie o poprzednim stuleciu, to było bardzo dużo gatekeeperów, którzy byli odpowiedzialni za to, kto może tworzyć treści, komu się do, oferuje ten całe, to całe zaplecze potrzebne, żeby stworzyć te treści, kogo się wypromuje. Jak, 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 jak tłumaczysz gatekeeper? To, to <słysza> zastanawia mnie to. No jak widać, nie tłumaczę. <noise> nie wiem, nie wiem w sumie. No jakie tak, było bo to straszne rozczarowanie chyba nie jest Ale chodzi ogólnie działania. o to, że były po prostu takie instytucje, duże firmy, które broniły wejścia. tak? One decydowały, kto może się przebić, a kto nie. Bo musiały wybrać kogoś, zainwestować w tę osobę, artystę, artystkę, włożyć, zainwestować w ogóle w wydanie tej twórczości i tu chodzi i o nagranie i wytłoczenie na przykład tysiąca płyt i ich dystrybucję po sklepach stacjonarnych na całym świecie. Było dużo kosztów, to nie było proste, żeby się przebić i w związku z tym, kiedy pojawił się internet, kiedy pojawiły się narzędzia mobilne, kiedy koszty związane w zasadzie z każdym etapem tej produkcji poszły w dół no to też pojawiło się tutaj to Twórczości znacznie więcej, bo też każdy może wziąć teraz już gitarę, mieć prosty mikrofon w mhm. domu, proste narzędzie darmowe z internetu, e, nagrać coś, wrzucić na YouTube'a. No i czasami oczywiście to, są, to jest bardzo niszowa twórczość, ale jest i jest tego bardzo dużo. Czasami ktoś w ten sposób jest w stanie przebić i rozwinąć sobie całą karierę i wejść na górę tak. Kiedyś w dawniejszych czasach to po prostu ta osoba by nigdzie nie zaistniała po prostu, bo nie miałaby po prostu jak. Było oczywiście po drodze w tym wszystkim, to nie jest tylko taka piękna historia o tym, że teraz wszyscy mogą więcej i jest świetnie. Po pierwsze, to oczywiście jest dla tych, którzy spędzili bardzo dużo czasu, żeby się przebić, którzy zainwestowali w to duże środki. To oczywiście zawsze jest gorzkie, że teraz jest to o tyle prostsze. No i po drodze mieliśmy całą sprawę z piractwem internetowym, które tutaj się mocno wgryzło, w, w chociażby w sektor muzyczny i napędziło w nim pełne, pewne zmiany samą w sobie. Zmienił się ten sposób dystrybucji. Przeszliśmy na te treści jako usługę, zamiast kupowanie zamiast czegoś na własność, tak. Hmm. No i pojawiły się też algorytmy, ponieważ tych treści jest tak dużo, Tu znowu wracamy do tego tematu uwagi, tak naprawdę. Ponieważ tych treści jest tak strasznie dużo, no to nie, nie jesteśmy w stanie już przez nie przebrnąć i wyszukiwać sobie tego na własną rękę. Coraz bardziej jesteśmy zdani na to, że jakiś sprytny algorytm, albo który po prostu zna nas, albo wie, czego słuchaliśmy przedtem, albo wie, co jest teraz popularne u podobnych do nas ludzi, będzie w stanie nam podsunąć to, co będziemy chcieli skonsumować, jako następne skutecznie, i tego typu algorytmy i narzędzia tak naprawdę są coraz bardziej w cenie i też sprawiają, że często firmy, które pierwsze coś takiego rozłożą, no to tak zacementowują swoją pozycję, że potem ciężko je ruszyć, bo to się trochę samo napędza też. Myślę, że o tym też można powiedzieć, że jak ktoś już z czymś takim wejdzie i zbierze już dużo tych danych, to mm. pierwszy, pierwsi tworzą fajny algorytm, rekomendacje, które przyciągają następnych. Użytkowników, użytkowniczki, jak A jest potem więcej tych ich duży osób. Duży Tak, bo to jest, duży gracz. Ale mają monopol. No ale przychodzą nowe osoby, co oznacza, że pojawia się więcej danych, więc y, algorytm się poprawia, tak. y, i zanim jakby ktokolwiek spróbuje zrobić konkurencję, no to już jest ciężko w ogóle na ten rynek wejść. No i tak sobie dochodzimy do czasów obecnych. Te Zmiany technologiczne jakoś wpływały na ten sektor kreatywny, ale powiedzmy, że nie zastępowały bezpośrednio samego procesu twórczego, raczej go na przykład ułatwiały, ułatwiały koszt narzędzi i poszczególnych etapów związanych z dystrybucją, promocją i tak Natomiast nie zastępowały samego procesu twórczego. Natomiast jak pojawia się technologia generatywnej sztucznej inteligencji, to się zaczyna zmieniać i to jest widać to że to nie przychodzi jakby bez echa, bo rzeczywiście dużo osób już protestuje, i dużo osób się obawia, i dużo osób zaczyna dbać o tę przestrzeń, w której do tej pory tworzyli i nie chcą tam na przykład właśnie utworów stworzonych przez taką, jeśli to są utwory, treści stworzonych przez sztuczną inteligencję, właśnie. No właśnie, czyli jakie te treści mogą być? Tak, podsumujmy to sobie, bo właśnie powiedzieliśmy o tekście, o animacjach, ale co to w ogóle może być? Jakie są te możliwości? Jasne. No jeśli spojrzeć na to, co się działo w, w zasadzie, co najbardziej wszyscy śledzili z zapartym tchem w poprzednim roku, no to to było w zakresie treści tekstowych i w zakresie grafiki. Grafiki, i później się to dość szybko rozszerzyło też na w zasadzie fotorealistyczne treści, tak, naśladujące zdjęcia, łącznie z głośnymi przypadkami, gdzie stworzona przez tako, przez chyba Midjourney fotografia wygrała konkurs fotograficzny, tak, albo grafika wygrała też właśnie konkurs na, na stworzenie właśnie grafiki. Więc to są jakby dwa główne zakresy, i te teksty mogą w zasadzie to, co można znaleźć w internecie, to w tej chwili sztuczna inteligencja w miarę może stworzyć w sensie takim, czy chodzi o format eseju, czy format wiersza, czy rozprawki. No dobrze, to wróćmy do tego, jaki to ma wpływ na twórców, twórczynie, bo, bo też... Bo tutaj, bo tak. Muzyka także jest takim ważnym obszarem i mhm. głos, myślę, że, że to, 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 to jakby te combo to kombo jest tutaj taka całość, wystarczy. prawda? Dźwięk, głos, I... obraz. E... Został tylko zapach chyba, żeby, żeby, żeby być w pełni człowiekiem, tak? Chyba tak. Na, na, chyba na tak. Takim... To jest jak najbardziej prawda. Yy, wydaje mi się, że to po prostu trochę przeszło, znaczy zrobiło mniejsze echo, pewnie dlatego, że te narzędzia nie są aż tak proste w obsłudze i yy, rozpopularyzowane. Bo jeśli chodzi o tekst i grafikę, to bardzo dużo osób jest w stanie sobie znaleźć jakiś pomysł, do, co z tym zrobić. Te inne na razie się pojawiają chyba w mediach w kontekście takiej przestrogi. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o twórców, twórczynie, aktorów, aktorki też głosowych, no to, to na co najbardziej zwracane jest uwagę, to potencjał tych sztucznej inteligencji do tworzenia tekstów, powieści, ale też scenariuszy na przykład filmowych, do naśladowania głosu aktorów, aktorek znanych, czyli albo wykorzystywania czyjegoś głosu w ogóle bez pozwolenia. No właśnie, może wspomnijmy o tym strajku aktorów, jaki niedawno miał miejsce. Chyba, że chcesz... Ty tylko coś? jedną rzecz chciałem powiedzieć, tak. że tutaj mówimy o zagrożeniach, ale spójrzmy na to też z tej strony. Wyobraźmy sobie, że wszystkie filmy zagraniczne, które obejrzeliśmy, gdzie mieliśmy dubbing albo albo napisy, że ci sami aktorzy mówiliby do nas po polsku. I to jest teraz w pełni no tak, zamiast możliwe. Dubbingu Tom Hanks po prostu. mówiący... Hmm. Jednym z filmów Toma Hengsa, Sremka w Nowym Jorku był kiedyś taki film, yy, mówiący w języku polskim, to jest coś, co zarówno dla yy, producentów, dla widzów, dla, myślę dla samego Toma Hengsa nie, nie byłoby dużym problemem, więc tutaj, tutaj wydaje mi się, że ta pokusa jest duża. I tutaj, jeżeli chodzi o to, formaty głosowe, bo, czy dźwiękowe, już pojawiały się piosenki, które, które jakby naśladują czyjś głos, a nie było takiej piosenki. Natomiast ja już widziałem, to mogę potem się podzielić nowym formatem takim medialnym, który no, już używa różne, dalej jest kurowany przez człowieka, ale no, pisząc, pisząc daną treść, to mhm. akurat dotyczyło to był streaming, czy, czy produkcje dotyczące gamingu, jakieś tam roleplay, taki trochę, że jest gra, i głos, który Głos bohatera, taki jakby narratora, jednocześnie bohatera tej historii, jest napisany przez człowieka jeszcze, ale już czytany z konkretnym akcentem, w konkretny sposób. Całkiem nie stuprocentowo, nie stuprocentowo przekonujący, ale jeszcze. w ponad 90%. No właśnie, może za jakiś czas będzie to. Już I oczywiście to 100%. sprawia, że automatyzuje się ten proces, o czym, o czym, o czym mówiłeś, produkcji. Tak, znaczy tu na pewno są też jakieś takie pola wykorzystania tego, które wydaje mi się, że mogłyby być z korzyścią. Dla wszystkich pewnie, tak, bo jeśli Tom Hanks dostanie i tak zapłatę za to, że ktoś jego głos wykorzysta, by nagrać kwestie po polsku, no to w zasadzie chyba wszyscy powinni być zadowoleni. No natomiast na pewno to wymaga jakichś konkretnych zasad ustalenia. Tak? Więc z tego też powodu wywołało na duże poruszenie pojawienie się tych technologii w, te, w środowiskach artystycznych. Czy to. Takich typu, nie wiem, są platformy online, takie jak DeviantArt, gdzie ludzie wrzucają swoją twórczość, i te platformy zostały w pewnym momencie zalane grafikami stworzonymi przez AI, co wywołało masowe protesty. Ludzie zaczęli wrzucać na przykład dużo grafik, gdzie było tylko chyba przekreślone AI, czy coś takiego, żeby z kolei to tak skontrować, mhm. wymagali jakiejś akcji i tak dalej czy to jeśli popatrzymy na przykład na właśnie środowisko aktorskie i scenarzystów scenarzystek, którzy no były masowe strajki w Stanach w zeszłym roku co nie wiem, na ile to się przebiło do świadomości tutaj, ale jeśli ktoś zauważył, że se nowy sezon następ ulubionego serialu z jakiegoś powodu jest opóźniony strasznie, to pewnie przez te strajki. Tak, wiadomo czemu. Tak. Natomiast y, jedną z kwestii, bo tam było ich kilka, też dotyczyło wynagrodzeń za streaming i takie, takie, no wiele ważnych tematów oczywiście. Natomiast dotyczyło też tego, żeby były konkretne, bezpieczne zasady, jeśli chodzi o wykorzystywanie do, przez. A i przez duże studia filmowe, które zaczęły, wydaje się, trochę wykorzystywać swoją pozycję, żeby rzeczywiście ciąć koszty. Pojawiły się głosy o tym, że na przykład niektórzy aktorzy, aktorki są skanowani na przyszły użytek na niejasnych zasadach w yy, zasadzie, i tutaj pojawia się też taka dysproporcja sił, tak te strajki były potrzebne, no bo jeśli mamy Toma Hanksa czy kogoś, no to jemu studio nie powie, że teraz cię zeskanujemy albo wylatujesz. Ale jeśli to jest ktoś, kto a takich osób jest tam tak naprawdę bardzo dużo, że ktoś, nie wiem, pracuje w miejscowej kawiarni, ale stara się przebić w aktorstwie też, tak? tak? to jest zupełnie mniej znany. Tak, i taka osoba nie ma siły w negocjacjach, tak? Więc jej powiedzieć, że nie, to ja rezygnuję, bo nie chcę być zeskanowanym, tak? Albo zeskanowaną. Więc tu potrzebne były jakieś ogólne zasady rzeczywiście, które udało się chyba wypracować. Znaczy wydaje mi się, że tutaj środowisko było w miarę usatysfakcjonowane, które miały gwarantować, że za to, za to skanowanie jest oferowane wynagrodzenie, że wszystko jest uzgodnione, że nie jest tak, Czyli że nie będzie używane w sposób bo no To jest też bardzo istotne. Mówimy tutaj o serialach, filmach, reklamach. Branża porno. Tak. Czy osoby, które się zeskanowane, mogą być cudzysłowie ich używane do tego, no, tak. żeby grać w takich filmach do końca świata. A tak? to jest czy, spore czy to zagrożenie. Jest... Tak, mm. tak, tak, tak. Tam było też wydzielone takie w ogóle, e, czy dana osoba w ogóle uczestniczyła w produkcji, czy nie. I to, to jest też oddzielny case. E, tak było, zdaje się, e, miało to wpływ e, na udział... Był film The Flash, i tam był, zdaje się, Nicolas Cage jako Superman na chwilę. O, spoiler, przepraszam. Nie wiem, czy to komuś robi różnicę. Nieważne, z tego co pamiętam, to on mówił w rozmowie, że on nagrał zupełnie inne sceny niż te, w których się pojawił. Z drugiej strony, to Nicolas Cage. No, to prawda, ale. To prawda. No, a teraz z kolei znowu się to w ostatnich dwóch tygodniach się pojawiła taka kwestia, że to stowarzyszenie, które walczyło o te różne. Przepisy ogłosiło, że doszło do nowego, podpisało jakąś nową zgodę z firmą tworzącą replikę głosów. I o, to proszę. ma dotyczyć właśnie aktorów, aktorek głosowych, i że to jest uzgodnione z środowiskiem, ale środowisko powiedziało, że pierwsze słyszą. I po to... czym chwilę później pojawiło się nagranie, gdzie całe środowisko powiedziało, że, 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 że jednak tak się zgadza <laughs> dokładnie. <laughs> że no to co... świetny pomysł. <laughs> To, to ogłoszenie było w tak bez jasnego wytłumaczenia, w zasadzie, na co, ta, od tego, czego ta ugoda dotyczy. Na Nie wszystko. wiem, zgadzam się na wszystko. Tak, dokładnie. Tak. Wydaje się, że. że, że yy... Że starali się, mimo wszystko, żeby to było na jakichś takich rozsądnych zasadach, mhm. ale muszę powiedzieć, że nie wiem, jakie jest teraz stanowisko. Ja też jestem. w tej branży nie jestem. Nie wiem, czy środowisko jest usatysfakcjonowane wyjaśnieniami. Natomiast można sobie na pewno wyobrazić, mhm. że jest tu jakieś takie pole, na którym to może mieć sens. Tak? W sensie szczególnie jeśli pomyślimy właśnie o nagrywaniu głosu i grach komputerowych. Gry komputerowe mają teraz to do siebie, że często przychodzą bardzo wiele zmian już po premierze. Te terminy tam są często brutalne, niestety, mm -hmm. to jest cały inny temat, że, że jest strasznie dużo crunchu i, i robienie nadgodzin, żeby dowieść coś na na premierę, a potem trzeba to poprawiać. Tak jak było z cyberpunkiem? Na przykład, tak. No ale to też oznacza, jak sobie pomyślimy o takiej grze, że jeśli pojawia się jakaś nowa treść w tej grze, to może jakaś postać, która była już przed tym, musi mieć nowe kwestie. A może trzeba zmienić jakąś pojedynczą kwestię tej postaci. No i okay. jeśli to nie były tylko tekstowe kwestie, ale też udźwiękowione, no to ciężko może być taką osobę ściągnąć teraz do studia, żeby nagrała jedną linijkę tekstu, którą trzeba tak. umieścić w gry. I znowu Mnieść jej zapłacić. I po drodze z, ta osoba zmarła. Na przykład. Taka tak, sytuacja też może zdarzyć. Tak, się zdarzyć. No ale jeśli jest jakaś taka ugoda, która mówi, że ok, postawce tyle, ile trwa nagranie, można hmm. wykorzystać jeszcze ten głos z tej gry, żeby dograć tę kwestię, albo nawet podpisać szybko dodatkową ugodę już zdalnie i nie, nie męczyć tej osoby czasowo, no to dojdzie do transakcji, do której by nie doszło w przeciwnym przypadku. No, no, no tak, tutaj, to jest... Tutaj, jeżeli mógłbym tylko, tak. tylko jeszcze jedno powiedzieć, no w przypadku gier, mówimy o, te, też o możliwości generowania tego dźwięku od zera, jeżeli nie jest problem, żeby mieć legalną bazę danych różnych głosów, nie, nawet nie aktorów i po prostu generować, zgodnie, tam przesuwać suwaki, czy bardziej walijski tak. akcent, czy bardziej nowozelandzki, jeżeli, czy, czy, czy kobieta, czy mężczyzna w jakim tonie, no, no, to jakby może, możemy sobie wyobrazić takie rozwiązania, które są w pełni legalne. I teraz mówimy o grach, ja się zastanawiam, gry są cały czas update'owane. Gra jest teraz, tak jak tutaj tu na początku, usługą już nie produktem czemu serial nie, mam, nie będzie za chwilę update'owany, czemu, i to wiem, to, to, jest, to, to się dzieje na poziomie marketingu, marka papierosów, które pali bohater, marka samochodu, którym jeździ, czemu to nie można zmieniać ze względu na region, ze względu na czas, czemu mowa litencyjna, że na przykład IT y, jedzie rowerem IT. jakimś, a potem i jedzie rowerem innym, tak? i tutaj te przykłady można mnożyć, wiem, że branża jest tym bardzo zainteresowana, techniczne możliwości są, te treści można co gorsze albo co lepsze, Personalizować. Ludzie mogą dostawać różnych aktorów grających różne role albo noszących różne zegarki w tym samym czasie. Więc tutaj e, nie, nie wiem, gdzie są te granice, natomiast ewidentnie, no, to jest bardzo, bardzo, bardzo jakby mądre i głębokie, co mówi, że, że, że to jakby dotyczy tego procesu twórczego. Że tu, tutaj dzieje się coś takiego, co nie wiem, gdzie nas zaprowadzi. Tak, ja myślę, że tych przykładów można po prostu mnożyć po prostu i konieczne są tak naprawdę pewne porozumienia pomiędzy obiema stronami. I to jest to, to jest to clue, bo AI, jak już powiedzieliśmy, jest tylko i wyłącznie narzędziem, które można wykorzystać na bardzo różne sposoby. Ale zbliżając już do końca, chciałabym was zapytać o takie pytanie bardzo hipotetyczne. Czy w takim razie, powiedzieliśmy o wielu, wielu możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji, czy w tym wszystkim zostaje miejsce na kreatywność człowieka? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że tak. Takie są badania, które trochę sprawdzają reakcje ludzi na różnego rodzaju treści stworzone przez sztuczną inteligencję i one z grubsza pokazują, że ludzie, że są takie rodzaje treści, gdzie ludzie jednak cały czas oczekują, że to jest jakaś interakcja z innym człowiekiem, który stoi za danym dziełem. To dotyczy czy to na przykład poezji, która jest taka bardziej emocjonalna w, w kontraście do nie wiem eseju czy jakiegoś po prostu opisu czegoś. To dotyczy na przykład muzyki poważnej w, w kontraście do muzyki elektronicznej. Ja tu podaję przykłady, które były akurat wykorzystane w badaniach, hmm. i tam rzeczywiście wyszło, że ludzie inaczej reagują na informacje o tym, że to, to było nagrane przez, stworzone przez sztuczną inteligencję. Więc wydaje mi się, że gdzieś na jakimś poziomie jednak ludzie cały czas potrzebują wiedzieć, że za hmm. czymś stoi e, człowiek. człowiek tak. Filip? Żeby móc być na przykład na kogoś wkurzonym tutaj, myślę, że, że to, to jest jedna ważna rzecz, to znaczy ten osobisty, trochę mocno subiektywny sposób, w którym wchodzimy w interakcję z grą, z filmem, z muzyką. Natomiast no, wydaje mi się jednak, że można mówić o takim procesie demokratyzacji procesu tworzenia. Oczywiście nie będzie można tak mówić, jeżeli te wszystkie narzędzia będą płatne, produkowane przez dwie firmy i, i licencja będzie y, y, nie pozwalała na nic tak Albo hmm. będzie. Będziemy pozbawiani rzeczy, do których mieliśmy dostęp i tak dalej. To jest masa zagrożeń. Natomiast sam proces twórczy, trochę na tej zasadzie, że kiedyś trzeba było krzyczeć, a teraz mamy mikrofony, to kiedyś trzeba było umieć malować, a teraz trzeba dobrze wydać polecenie pisać w języku prompt. naturalnym, pisać prompt, tak, zaklinacz promptów. Więc, więc tutaj myślę, że to jest duża szansa dla. Twórców przy założeniu, że ten cały model, cały system nie zostanie po prostu przejęty i nie doprowadzi do wielkiej koncentracji władzy i, mm -hmm. i kapitału, no bo, no bo wtedy no, to, to nie jest okay. czarna magia, wiemy co się stanie, mm -hmm. konsumenci będą dostawać to, co, co będą dostawać, twórcy będą oczywiście nie, nieopłacani albo, albo mm -hmm. w małym stopniu, a firma, która dostarcza technologii będzie czerpać po prostu feudalną rentę. Czyli podsumowując, potrzebujemy regulacji, potrzebujemy porozumień pomiędzy stronami. I to Ale jeszcze jest... nie wiemy, jakie one mają być, Ale więc jeszcze nie wiemy. Musimy gadać dużo. Tak, oczywiście. <laughs> Dlatego właśnie rozmawiamy o tym. Także y, bardzo wam dziękuję za wystąpienie w podcaście. Słyszymy się w odcinku numer 3. Dzięki. Dziękujemy.